Cześć ludzie, ja jestem Kevino, po drugiej stronie jest... Frono, cześć ludzie. I dzisiaj rozwiązujemy Naruto. Numer 691. Kongratulacje. Gratulacje. Albo, no właśnie, po polskiemu. I jak wiecie, fabuła się skończyła, pokonaliśmy głównego złego. I teraz i będzie takie... gadanie. O Jezu. Właśnie dlatego mam toast. Pierwsza strona jest na niej strasznie dużo tekstu. O Jezu, wróciliśmy z innego wymiaru. To jesteś ty tym legendarnym mędrcem, jejku. Sakura powiedziała, dobra, ja już mam tego wszystkiego dosyć, tego całego fitu. Mam wyjebane. Pojawili się Hokage, których widzieliście albo raz wcześniej, albo w ogóle. Weby się pojawili, bo Hagoromo weby ich przezwał. Walić to! Dokładnie. To jest już koniec. Nie ma już nic. No mamy... Co jest fajne w tym chapterze, mamy shot wszystkich bestii. Tak. I to jest takie nawiązanie. W ogóle ten chapter jest nawiązanie. To jest to nawiązanie do tej okładki, do tej sceny, gdzie Kurama tłumaczy chyba. No dobra, idziemy dalej. Kakashi jest smutny, bo stary przyjaciel mu pomógł. Ojejku, jejku. Sukinsen, co zabił mu mistrza, wybił trochę, rozprowadził. Nie. No i Kakashi mówi, że on się nie nadaje, ale że to on, że to jego zdolności, tak? Pozwoliły. On jest dobrym przywódcą, ojejku. Kurama jest zdenerwowany, bo Naruto ma jego drugą połowę w sobie. Tak. Nie, że to było... Że... No i był wkurzony, pokazuje mu fuckersa. To przepraszam, ja chcę tłumaczenie Dragon Balla? Fakówkę. Generalnie... No, podoba mi się scena z Sakurą i z Sasuke. Sakura się uśmiecha do Sasuke, a Sasuke... spierdalaj. Spojrzenie ty... Ale nie, słuchajcie, Sasuke zatrzymał oczy. Tak. Na to wygląda na razie, że Sasuke trzyma oczy, czyli Naruto też ma to ciało w ogóle boskie. Wskrzesza ludzi. No i w ogóle mamy to, że Hagoromo się cieszy, że Kurama trochę się ten... Tak, że no ha ha ha. Ale teraz mamy największą dramę chapteru. Okazuje się, że te oczy to jest ostatnia czakra Obito, je mamy pożegnanie. Dokładnie. I to jest tkliwe pożegnanie, bo to jest po prostu na mamę... I Kakashi mówi, cieszę się, że mogę się z tobą pożegnać jako przyjaciel, jako przeciwnik. A ja... No. Kurde, poczekaj. Obito mówi, ojejku, Rinna mnie czeka. Tak. I się zmieniałem na młodych, ja pierniczę. Tak, i Kakashi i traci Sharingana, ojej. I że Obito mu ratował dupę. I Kakashi traci Sharingana. Nie, teraz będzie Obito ratował mu dupę. Tak, i teraz... Kurna, teraz Kakashi będzie jak Sakura. No, dokładnie. Jeszcze ktoś mi powie, ale on ma zapas energii, nie? On przez całą wojnę był ładowany. To on był przez 20 lat Sharinganowym Kakashi. No. Kopiującym... Co? Nie wiem, on może zapamiętać, nie wiem, 1000 technik, czym 200, przepraszam, 200, no nie przesadzajmy. No naprawdę, autor jak już to kończy, to mógłby mu zostawić te oczy. Nie. Trzeba mu zabrać. Tym bardziej, że Obito powiedział, zostanie w Hokage. No, spoko. Wszystkie wioski najadą. Teraz jest pokój, wiesz, wojna się skończyła i będzie pokój, nie? Niepotrzebny jest Sharingan. Będzie wielka Unia Europejska, dopóki się nie pojawi Putin, ucicha, będzie wszystko okej. Okay. Dokładnie, teraz mamy rozmowę Hashiramy z tym, jak on się nazywa, Masmadaru. Ale słuchajcie, Kakashi, ale jeszcze zanim zaczniemy, Kakashi zmęczony pada. W końcu. Może umarł, a nie, musi zostać Hokage. A jeżeli ci, którzy z was, którzy myśleli, że manga będzie trwać nadal, to mamy powiedziane, no, jak Kakashi mówi, kiedy akurat się
pyta, co z twoimi oczami, Kakashi mówi, no to chyba koniec Sharinganowego Kakashiego. Więc koniec Naruto. I słuchajcie, i Sasuke, trudno to przejść, ale Sasuke jest chyba najlepszą postacią. Bo wiecie co? Bo Sasuke, wszyscy się cieszą, a on leci dobić Madarę. Ale zatrzymał go Hagoromo, bo do Madary podchodzi... Hashirama. Figura Hashirama. Ten od drzew, jakbyście nie wiedzieli. Tak, i słuchajcie, ale dalej, Sasuke znowu ma bardzo fajny dialog, bo... Bo Hagoromo mówi, nie, no, wyciągliśmy mu bestię, bo był Jinchuriki, to już nie można go uratować. Naruto. No, dokładnie. Gara, który pewnie... Gara, który przeżył. Obito, który został... też. Nie, no... Już stracony, spoko. Stracony. Człowieku, stracony. Stracony na Amer. No więc właśnie. I Hagoromo mówi, patrz, to są... ostatni twojej poprzednicy. Przyjrzyj się im. Ten chapter jest taki durny. No ale dobra, jedziemy dalej. I to jest rozmowa o snach. Tutaj. Jezus Maria, o marzeniach. O Boże, tak jak ja to czytałem, o Jezus Maria. Po prostu płaczę krwią z oczu. Że po prostu chcieliśmy, ale za mną nikt nie podążał. No. To znaczy... Ja nie mam nic do tej rozmowy, bo ona jest fajnie poprowadzona. I jest takie piękne spojrzenie, kiedy Hashirama ma łzy w oczach. I jest taki przebitka na Sasuke. Delikatne. Czyli kto, ciekawe, kto będzie kontynuatorem? Tak subtelnie obuchłem w łeb. No, Sakura. Ale Madara chyba w końcu umiera. Tak, ale po prostu to jest... Wszystko jest takie... I że po prostu on... Że to już trzeba zostawić następną generacją. To taki bullshit. Tak, tak. Że oni oboje umierają. No, Madara dostał lepszą śmierć i im zasługiwał, ale... Dobra, oficjalnie myślę, że tak powinno być bez Kagui, ale co ja tam wiem. No więc właśnie. I tutaj... Znowu mamy strasznie dużo bullshitu, Jezus Maria, to już mógłby być ostatni czapter. Ale to jest fajny bullshit. Ale najfajniejsze jest to, Hagoromo, czyli mentor sześciościowych, mówi, okej, przedszkole do domu, w zaświaty idziemy, w zaświaty. No i tutaj, no i oczywiście, ten Minato, czwarty Hokage, musi coś powiedzieć Naruto. Z Naruto i mówi wszystkiego najlepszego. No bo tak, to są chyba urodziny Naruto, ta wojna była. Płakałem, no, jak czytałem. Po prostu. I że urósł tak bardzo. Przepraszam bardzo, jak ty urósł tak bardzo? Siedziałeś mu do głowy, przynajmniej do ostatniego miesiąca. Prawda. A, Jezus Maria. Ale wiecie co, to jest po prostu urocze, kiedy jest ten kat, kiedy Minato mówi wszystkiego najlepszego i tak stoi bez rąk. Tak, tak, to jest zabawne. Ha, wiecie, nie, mój ojciec tak nie ma rąk. I tak człowiek się zastanawia, czy po prostu Kishimoto był dzieckiem, który nie był tulony. Mówił do Japonii, czyli pewnie nie był. No. Ale po prostu, nie wiem, no, tak bym nawet się na niego Naruto wrócił, tak go objął. Ale to by tak dziwnie wyglądało. Dobra. Serio, to... Jedziemy dalej. Ale... Jest taka nawet fajna scena, że Minato mówi, że nie może zostać długo, że opowie Kushinie, czyli matce Naruto w tym wszystkim. I patrz, i Naruto szybko sobie przypomniał słowa, które powiedziała Kushina, kiedy poświęcała się ratując życie Naruto. To jest piękne, bo odpowiada na każdy pytań. Tak, dokładnie, że je... dobre rzeczy, nie wybrzydza, miso i sos sojowy na kotleta wieprzowego i nie je tylko ramenu. Tak. Kąpie się prawie codziennie i nawet chodzi do gorących źródeł. I że po prostu znala sporo przyjaciół, paru jest dobrych i Sasuke. Ludzi, a Sasuke tak. To było... The fuck are you saying? Oczywiście niektórzy fani powiedzą,
Akuken, czy trzecia seria Confirm. Dokładnie, że się uczy, ale niedobrze mu to wychodzi, ale się będzie starał, słucha się trzeciego Hokage i Kakashiego. Że ich fanuje. Tak. Jakieś tabu shinobi, nie wiem. No to wiesz, pijaństwo to wiesz. Okej. Okay. To pijaństwo kobiety i to rozrzutność, to że się nauczył od tego od Jirai. I słuchajcie, i Obito już nie jest najlepszym, bo okazuje się, że najbardziej zajebistym jest Jiraiya. Oczywiście, ale Obito był. Ale Obito był przez chwilę. Tak. Bo zabicie paru setek ludzi jest okej. I że on ma tylko. Że on dopiero skończył 17 lat, to nie wie tak bardzo o dziewczynach i alkoholu. Oj, widać, że Naruto nie chodził do polskiego gimnazjum. Prawda? Ale mówi, że Kushina kazała mu znaleźć dziewczynę tak wspaniałą jak ona sama. Tak, tylko mam... tylko mam nadzieję, że to nie jest Sakura. Ja też nie, kurna, to taki bitch był z niej, Jezus Maria. No ale dobra, jedziemy dalej. Nie wszystko idzie zgodnie z planem, ale się staram, mam marzenia. Zostanę Hokage takim jak mój ojciec. I nawet go kiedyś przerosnę, więc powiedz mamie, żeby się nie martwiła, koniec. I że się staram. Tak. I Minato znika. Tak, i mamy zakończenie. Dokładnie. Szczerze? To jest drugi moment tej mangi, w której mogłoby być zakończenie. Teraz jakby już nie było kolejnych chapterów, to jest idealny moment na skończenie mangi. Nie, no wiesz co mamy za... No powiedzmy sobie szczerze, no autor musi się odnieść od tego, czy Sakura, czy Hinata. No ja też, to jeszcze jeden, w którym wybierze Hinatę i koniec. Ale niestety, będzie 10, a to dlatego, że poprzednim chapterem autor zamknął tom, poprzednim rozdziałem autor zamknął tom 71, a tym otworzył 72. Licząc, że może będzie ten ostatni chapter ten rozdział długi, 40-stronicowy, więc... Musi przynajmniej 8 rozdziałów zrobić. No, wystawiamy ocenę Naruto teraz. 11 na 10, bo się kończy. 11 na 10, a po drugie, no za Sasuke, no bo powiedzmy sobie szczerze, Sasuke, czy chcemy tego, czy nie, jest najlepiej napisaną postacią? Mimo, że wymyśliła to córka jakiegoś edytora. Tak, bo żeby Naruto miał rywala? Ale tak, to przynajmniej przy nim wiemy, dlaczego on zmienia zdanie. To znaczy, fajnie, wy to głupio, że... No tak, powiedzieli mi Hokage, żebym uratował wioskę, bo wioska jest ważna. No dobra, to uratuje wioskę, ale... Dobra, uratuje wioskę. Ale tak, to jest chyba naj... To jest chyba najlepsza postać. Sakura, no... Nic nie wnosiła. Ale na to już wtedy dojdzie. Miejmy tylko nadzieję, że to jest naprawdę 9 ostatnich chapterów, bo jeżeli naprawdę on, bo tutaj nie ma szans na kontynuację, tym bardziej jak patrzymy, Kakashi jest wyłączony. On teraz będzie jak Tsunade, czyli on będzie rozdzielał misje i takie tam różne rzeczy. Ta kinówka do tego pokazuje skok do przodu, czyli... Pewnie jest zjednoczenie tych wszystkich wiosek, bo na to wygląda, żeby nie było wojen. No więc właśnie, ale jak mówię, wystawiliśmy ocenę chapterowi. Czy mamy coś jeszcze więcej do powiedzenia? Nie, poczekaj, zmieniam ocenę chaptera. Poprzedni, który się skończył, daliśmy 10, temu damy 9. Dobrze. A kolejny będzie miał 8, bo tak naprawdę nie dajemy już ocen, bo tego się nie da ocenić, bo i tak jesteśmy na Jupiterze. Dokładnie, odliczamy do końca. Odliczamy do końca, czyli ten chapter dostaje od nas
9, ludzie! 9 wielką dziewiątkę! Dokładnie. To oznacza jedno. Lajkujcie, facebookujcie i... Subskrybujcie kanał, więc żegnamy się. Subskrybujcie kanał. Cześć. Cześć.